Przeczytam komentarz Ojca Augustyna Pelanowskiego do jutrzejszej Ewangelii. Osobom, które wsparły kanał, wysyłam dodatkowy komentarz w formie pliku MP3 oraz niepublicznego filmu, który mogą oglądać oraz udostępniać wszystkie osoby, które mają do niego link. Z Ewangelii Świętego Jana. Gdy Jezus szedł, spostrzegł człowieka niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, z tego zrobił trochę błota, nałożył je na oczy niewidomego i polecił mu. Idź i obmyj się w sadzawce siloe, co znaczy posłany. On więc poszedł, obmył się i wrócił, widząc jego sąsiedzi i ci, którzy widywali go wcześniej jako żebraka, dopytywali się: Czy to nie on siedział i błagał o wsparcie? Gdy jedni twierdzili: Tak, to jest on inni przeczyli Ależ nie, jest tylko do niego podobny on zaś przekonywał To ja jestem. Tego, który do niedawna był niewidomy, zaprowadzono do faryzeuszów. A w dniu, w którym Jezus uczynił błoto i przywrócił Mu wzrok, przypadał szabat. Faryzeusze pytali Go, w jaki sposób został uzdrowiony. On zaś odpowiedział: Nałożył błoto na moje oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy z faryzeuszów orzekli, ten człowiek nie pochodzi od Boga, ponieważ nie przestrzega szabatu. Inni jednak pytali, jak człowiek, który jest grzesznikiem, może dokonywać takich znaków? I doszło wśród nich do podziału. Zwrócili się więc powtórnie do niewidomego. Co ty o nim sądzisz? Przecież uzdrowił twoje oczy. On odparł. On jest prorokiem. Wtedy dali mu taką odpowiedź. Urodziłeś się pogrążony w grzechach i ty chcesz nas pouczać? Po czym wyrzucono go precz. Jezus dowiedział się, że go wyrzucono. Gdy więc Go spotkał, zapytał, czy wierzysz w Syna Człowieczego? On zaś powiedział, a kto to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Wówczas Jezus uświadczył, to jest Ten, którego zobaczyłeś i który z Tobą rozmawia. Na co On rzekł, wierzę, Panie, po czym oddał Mu głęboki pokłon. W XXIII rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus kilkakrotnie nazywa faryzeuszów ślepymi. Moralna ślepota czy też duchowe zaślepienie to zawężenie postrzegania do ograniczonego pola, skupienie na pewnych fragmentach rzeczywistości, przy kompletnym pomijaniu innych istotnych. Rozwijamy w sobie najczęściej te cechy, w których jesteśmy najlepsi. Co jednak będzie z nami, gdy naszą najlepszą cechą okaże się jedynie wyszukiwanie czyichś najgorszych cech? Naprawdę ślepy jest ten, kto nie widzi swojej głupoty, a wszystkich innych postrzega jako głupszych od siebie. W greckim języku słowo błoto ma jeszcze inne znaczenie niż określenie lepkiej i wilgotnej substancji mineralnej oznacza też metaforycznie głupotę. Ale głupota z kolei to nie umysłowy niedorozwój, tylko przewrotna perwersja. Czy nie zirytowalibyśmy się na kogoś, kto daje nam na stół filżankę do kawy obmytą jedynie z zewnątrz, podczas gdy wewnątrz zalegają wielomiesięczne, tłuste plamy, które już kwitną od pleśni, a jednocześnie ten ktoś wmawiałby nam niesłusznie, iż stało się to z powodu naszych nieumytych palców? Albo jak zarogowalibyśmy na okrzyki kogoś, kto zarzucałby nam w okresie lipcowej suszy zabrudzenie dywanu zabłoconymi butami? Podczas gdy po prostu nie sprzątał od dłuższego czasu. Jezus mówi w słynnej mowie przeciw faryzeuszom: Faryzeuszu ślepy, oczyś wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta. Gdzie indziej, z równą irytacją, dowodzi, że nie to, co wchodzi do ust człowieka, czyni go nieczystym, ale to, co z niego wychodzi, z jego serca. A gdy uczniowie przystąpili do niego, sygnalizując o zgorszeniu tą wypowiedzią, faryzeusze dobitnie stwierdził: Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych, lecz jeśli ślepy, ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Czy ten, który uzdrowił ślepca niewidzącego od urodzenia, nie mógł otworzyć oczu również faryzeuszom? Łatwiej jest uzdrowić ślepca z kalectwa niż człowieka z i hipokryzji. Najczęstszymi oznakami tego rodzaju obłudnej głupoty są, oburzenie przepełnione potępiającym zgorszeniem innymi, zajmowanie się czyimiś błędami, a nie swoimi, i naiwne powoływanie się na religijne zakazy i nakazy. Uzdrowienie tego ślepca miało być pomocą dla faryzeuszy, aby sami otworzyli oczy na swoje moralne zaślepienie. Ale nawet widomy cud niewiele pomaga komuś, kto jest niewidomy wobec samego siebie. Pierwszym odruchem zdrowiającego sumienia jest zacząć myśleć o własnej sytuacji moralnej, a nie o poprawianiu innych. I dlatego w tej chwili myślę o sobie, a nie o innych. Myślę o własnych zaślepionych osądach, obmowach, oskarżeniach, o oburzaniu się, podejrzeniach, jako o poważnych niebezpieczeństwach. Przecież, kiedy stanę przed potężnym trybunałem eschatologicznym, Bóg nie zapyta mnie o grzechy innych, tylko o moje. A przede wszystkim, nic tak nie będzie go oburzało, jak moje oburzenie się innymi, a nie sobą samym. Kanał istnieje dzięki Waszemu wsparciu.